Cześć, witajcie, z tej strony Starleksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z GTA 5. Ron tutaj coś robi dziwnego. Ja nawet może nie będę wnikała w to, co on robi, no, ale bądź co, bądź rozpoczynamy kolejny odcinek. Nagrałem jeszcze dzisiaj GTA 5 i mam nadzieję, że również uda mi się jeszcze dzisiaj do was nagrać Rabbit Stress 2. No niestety wysłał taka nieprzyjemna sytuacja z serii z Residenta Evil 7 ostatecznie nie będzie. Nie będzie tej serii dlatego, ponieważ niestety no zaszła taka nieprzyjemna sytuacja, że jednak mam problemy z tą grą, no i niestety nie mam jak wam tej gry nagrać z tego właśnie powodu. Serię z Residenta Evil 7 muszę sobie odpuścić. No przykro mi to robić, bo naprawdę chciałem wam tą grę nagrać, no ale ostatecznie na razie nie mam jak tej gry nagrać, no bo są te problemy. I myślę właśnie o tym, co by tutaj nagrać w zastępstwie właśnie za Residenta. I powiem tak, jeśli chodzi o zastępstwo, które miałoby mi zastąpić tą serię, no to myślę o tym, czy po prostu nie nagrać wam Resident Evil 6, no ale tutaj znowu musiałbym z kolei trochę pokombinować i mam nadzieję, że no, uda mi się znaleźć jakąś wersję gry, która będzie mi działała. Jest ewentualnie myślę o tym, żeby nagrać również z Resident Evil 5, no i ewentualnie może jeszcze pierwszy tutaj z Revelations. Ale sprawdzam, jak wygląda oryginał dwójki i trójki, no nie ma takiej opcji, żeby wam te gry nagrała, te gry mają tak samą grafikę sobie jednak, sorry, ale odpuść nagrywanie tych gier. Bardziej mnie kurde ciągnie ku temu, żeby może spróbować nagrać Wiedźmina 3. Co prawda tam też byłby problem z lagami, no ale to jednak jest Wiedźmin 3, tak? No, jednak ostatecznie też chciałbym tego Wiedźmina 3 nagrać, więc myślę, że trochę jest to z Wiedźmina 3. Ewentualnie pokombinuję. No ale dobra, rozpoczynam tę kolejną misję u nieznajomego i dziwaka. Właściwie to u nieznajomej i dziwaczki. Jest to bardzo dziwaczki, bo widzę, że Trevorem zna. No tak, teraz właśnie gramy Trevorem. Będziemy poznawać jego historię. Take this poor wretch on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. Send you his file. Dobra, musimy chwilę poczekać, aż ona nam prześle dane tego gościa, którego to mamy schwytać. Myślę, że w tym odcinku uda nam się go schwytać, ale najpierw pojedziemy na jakiś wyścig. Zrobimy sobie jakiś wyścig jako Trevor. Dopóki on nam tego e-maila nie wyśle. Okej, mamy zapis. I właśnie, pojedziemy sobie teraz na jakiś wyścig. Tutaj właśnie będzie gdzieś ten wyścig terenowy. I właśnie owy wyścig sobie zrobimy teraz. Póki co to jest taki mój plan. No i póki mamy te wyścigi dostępne, to będziemy na razie póki co właśnie robili te misje pomocne dla Trevora. No ogólnie trochę teraz to co spędzimy jako Trevor, bo będzie tutaj parę rzeczy, które będę chciał jako on zrobić. No jest parę misji pobocznych, które zrobimy jako on, to jest parę misji głównych, będzie właśnie teraz dla niego specjalnie. No będą to specjalnie wyznaczone misje główne właśnie dla Trevora. No póki co właśnie nie możemy grać Franklinem i Michaelem. Musimy teraz dojść do pewnego momentu fabularnego, który pozwoli nam znowu grać zarówno Franklinem, jak i Michaelem, więc no teraz na jakiś czas spędzimy sobie czas właśnie w skórze Trevora, bliżej go poznamy. W ogóle to muszę powiedzieć, że coraz bardziej lubię tą kamerę z pierwszej osoby, no. Co prawda takie momenty, gdy lepiej grać z trzeciej osoby, ale ta kamera mi się również bardzo podoba i myślę, że będę was najczęściej z tej kamery korzystać. Fajnie, że właśnie w wersji na PC-ta ten widok z pierwszej osoby został właśnie dodany do GTA 5. Mam nadzieję, że w GTA 6 również będzie widok z pierwszej osoby. Zresztą tak, jeśli chodzi o te moje wymagania odnośnie GTA 6, to po pierwsze liczę na to, że no ten widok z pierwszej osoby będzie, bo fajnie by było, gdyby był. No i również liczę na to, że faktycznie ta Lucia cała, no to ku mojemu zdziwieniu to będzie faktycznie dobrze napisana damska postać. No bo wiadomo, jak to póki co jest z rockstarymi z damskimi postaciami. Jedyna damska postać, która powiedziałbym, że im wysła, no to jest tylko i wyłącznie Sadie Adler z Red Dead Redemption 2. Co prawda wiem, że taka Ice chociażby nie lubi Sadie, no, ale akurat w tej kwestii to się z Ice nie zgadzam. Ja osobiście Sadie lubię, uważam, że to jest dobra postać. Jedyna dobra postać od Rockstara, w sensie damska postać.
Dobrze napisaną damską od Rockstara. No i licy na to, że z Lucią będzie podobnie, tylko też licy na to, że z Lucia nie będzie chłopcyco, tak? Że będzie Lucia kobieca. To teraz będzie opcja, żeby Lucia nosiła skinki. Również, żeby mogła malować paznokcie. Okej, okay, SMS od Maud. Cześć Trevor, pan synk. Za tego ikcennika widziano, jak cię ukrywał w kamieniomie. Chodzi za zwanego, więc pewnie dano go tylko cię za basę. Ralf Ostrowski. To jest chyba jakiś Polak, ciekawe. Albo jakiś gościu z polskimi korzeniami. No ale dobra. Zgarniemy go, tylko najpierw zrobimy ten wyścig. Ta muzyka z Forza Racing 2. Znaczy, kiedy to jest mowa o Forza Racing 2, to sobie tę grę też chciałbym nagrać, no ale próbowałem tę grę po obraz, niestety jedyne co znalazłam to Forza Racing 2 z wadliwymi kitkami, które mogłyby dotykać do tego, że jak użyłem lat, to by na mnie nie miała takiej gry po obraz. To był lewo, bo skrólna gra, którą chciałbym nagrać, bo akurat dobrze się bawiłam w trakcie używania tej gry za to z mojego dzieciństwa. Ja osobiście liczę na to, że uda mi się zgarnąć lepszy sprzęt w końcu. Jest przecież taka pora, gdy będę miała lepszy sprzęt, no i wtedy będę mogła pomyśleć o nagrywaniu Resident Evil 7, 8, na przykład będę mogła cały makro nagrać, naprawdę na policę. Ale tylko w kolei. Jeśli chodzi o jakieś wydawanie pieniędzy na moje potrzeby, to jestem z kim najpierw to, że chcę skupić na tym, żebym wreszcie mogła zostać dziewczyną, więc korekta płci iść na pierwsze miejsce w moich potrzeb, na później właśnie będę myślać, że będę zostać się. Mam nadzieję, że będę zostać taki lepszy. No dobra, rozpocząłem wyścig. Halo, kto wyścig rozpocząć? Dobra, bo to muszę wyjść z auta. No kto wyścig rozpocząć? No w końcu. W ogóle taki nosny klimat nam się tutaj zrobił. Tylko liczę na to, żeby gdzieś krosem, bo wolę krosa odkładów. No, okej. Okay. No, słuchajcie, jest na krosie. Bardzo mi to cieszy. No, ale inną muzykę poproszę. Zresztą, Trevor teraz lubi takie wiejskie klimaty, więc będziemy teraz spłycać nawet, myślę, Rebel Radio albo Channel X. No, pójdźmy może teraz Channel X akurat. Niech sobie właśnie leci Channel X. Channel X i Rebel Radio to są takie wersje w GTA 5 stacji oczywiście Kairos oraz KDST w GTA San Andreas. Czyli takie bardziej wiejskie klimaty, które pasowują się właśnie do Trevora. No i czasami też, wiadomo, takich wiejskich klimatów będę sobie słuchać. Zatem wiadomo, to jest taki klimat za to zachowany, jeśli chodzi o Trevora. To jest, myślę, może jako Trevor poświęcę jeden odcinek na zrobienie takich przypadkowych zdarzeń. No dobra, jak sami widzicie, bez problemu tutaj dominujemy tych przeciwników, z którymi się ścigamy. No dominuje ich dosłownie, jak Lina dominuje Karisa każdej nocy. Za pomocą jednego zaklęcia o nazwie Krystal Levitus. No i nasi przeciwnicy nie mają jakichkolwiek szans z nami. W sumie jak wcale niby to nie brzmiało, to ja nawet trochę widzę podobieństwa, jeśli chodzi o Michaela i Trevora, to właśnie Liny i Karisy. W sensie, no, Michael to jest bardziej taka Lina, ale za o wiele gorsza Lina, no bo wiadomo, że Lina jest tysiąc razy lepsza. Ale chodzi po prostu o to, że Michael ma taki styl właśnie Liny, taki bardziej elegancki styl, a z kolei Trevor to jest taka Karisa. Bo jest teraz bardziej porywca, czyli to się też pasuje do Karisy, że ona jest bardziej porywca niż Lina. I również, no jest bardziej nerwowa Karisa niż Lina, no i też to się wpasowuje do Trevora, bo Trevor jest bardziej nerwowy. Bo już na Michael też ma naprawdę taki moment, gdy się denerwuje. Dobra, sobie ten motocykl wezmę. I mamy kolejny wyścig dostępny, chyba tak? Wiecie co? Może pojedziemy zrobić ten kolejny wyścig od razu. A później dopiero pojedziemy do tego kamieniołomu. W ogóle teraz tak, w oto sobie może użyć moją muzykę. Będziemy tak zmieniać. Raz będzie moja muzyka lecieć, a raz właśnie puszczę jakieś wiejskie klimaty. Chociaż no teraz może lepiej by było puścić wiejskie klimaty, bo właśnie teraz w tle leci rosyjska muzyka z GTA 4. No i kto będzie spodziewał tego, że Trevor będzie słuchał takiej muzyki? W ogóle to jest taka ciekawostka, że rzekomo również Trevor miał do czynienia z Nico i rzekomo zabił, no ale z drugiej strony
To jest taka teoria totalnie nieoparta na faktach, tylko ktoś taką teorię chyba wymyślił, z tego pamiętam. Ale też z tego pamiętam, że chyba jednak ta teoria została obalona, więc tylko taka ciekawostka, że kiedyś była taka teoria, że znikomo również Trevor zabił Nico. No ale wcale tego Nico nie zabił. Nico żyje dalej. W sumie to jest dowód chyba w GTA 5, który świadczy o tym, że Nico dalej żyje. Aha. Pomożemy? Policji? No bo pozwolę policji. Okej. Dobra, już znikam. No. Mogłoby się po policji. Zobacz, co teraz mieliśmy? Wybór po tej stronie stanąc po stronie policji, co jest po stronie kryminalistów, a postanowiłem, jak to pomóc policji. Tylko ciekawe, co by mogło być stanąć po stronie kryminalistów, bo ten sobie odblokował jakiś ciągu napadu do ekipy. Co by może kiedyś przydałoby to sprawdzić, co by mogło być stanąć wtedy po stronie kryminalistów właśnie. W tym spadkowym wydarzeniu, a nie po stronie policji, no ale dobra. Już zrobiłam, jak zrobiłam, to nie będę tego zmieniać. Nie, ta muzyka po prostu. Ta rosyjska muzyka z GTA 4 tak bardzo teraz pięknie wpasowuje się w ten klimat, który teraz mamy w tej grze. Jest to tym bardziej tutaj do coś wpasuje. Za chwilę będzie dzień. Jest trzecia w nocy obecnie. I try, try, shishishik, I nen. Nie no, teraz się, od razu się teraz wspomina stare, dobre, oryginalne GTA 4. Gdy nie usuwali tej muzyki jeszcze. Nie no, tylko u mnie takie atrakcje, że Trevor szuka muzyki z GTA 4. Nigdzie indziej takich atrakcji nie zobaczycie. Dobra, to jedziemy w takim razie. Jakie będę miał auto? No serio takie, że bym wolał chyba Patriota. Ale dobra, mam nadzieję, że jakoś damy radę. No tak będziemy mieli auto, bądź motocykl w tych wyścigach strasznie losowa. Raz będziemy mieli takie auto, raz będziemy mieli inne auto. Akurat zależy od motocyklu sejścia. Dobra, inna muzyka, bo ta muzyka mi się za bardzo nie podoba. Niech dalej lecą te rosyjskie rytmy. No, trochę podgłośniam muzykę też. Mam tylko nadzieję, że nie będzie mnie ta muzyka zagłuszać. Dobra, widzę, że chyba ponownie bez problemu ten wyścig uda nam się wygrać, bo przewagę mamy dość sporą. No myślę, że właśnie w tych obecnych odcinkach będziemy się bardziej skupiać na tych wyścigach i również na polowaniu na tych zbiegów właśnie dla tej mode. No bo jeśli chodzi o tych zbiegów, to będziemy mieli takie 4 misje. I myślę, że właśnie tak będę robiła, zaraz będziemy robić sobie te wyścigi, a raz właśnie będziemy polować na tych zbiegów. Teraz się właśnie na tym będę skupiać, a później będziemy się zajmować innymi misjami pobocznymi. Również jest też takie pewne wydarzenie jako Trevor, które chciałbym wykonać, ale będę musiał do Paleto Bay pojechać. A właściwie to są dwa takie wydarzenia. No ale jest, do tego dojdziemy! No, mało teraz brakowało. Potem się wywróciła. Ale proszę bardzo, bez problemu udało się ten wyścig wygrać. No jest, bo też przynajmniej trochę zwiedziliśmy tą mapkę. Dobra, tutaj widać motocykl. Teraz przekazuję, trochę zarobiliśmy na tym. Ty umrzesz! Mówiłam, że umrzesz! To jest kara za rozjedzanie mnie. Jako fragment ci to mogę darować, ale na pewno ci się tego nie daruje jako Trevor. Nie ma takiej opcji. Nie, to teraz policja nas goni. No ale dobra, trudno, zgubuj mi za chwilę. To jest Trevor, ludzie, no musimy jakąś masakrę jako Trevor zrobić. To nie jest styl Trevora, żeby nie robić masakry. Dobra, zaraz mam nadzieję, że ich zgubimy.
Ja mówię, że jesteśmy daleko od policji. Chyba nas coś policja nie dorwie. Więc możemy spać spokojnie. No zaraz, zaraz ich, mam nadzieję, zgubimy. No jest na tam, że jakiś radius wiza, ale na zasadzie jesteśmy daleko od niego. No, już się policja z was swoje zgubi wreszcie? No dajcie mi już spokój. Dobra, dalej sobie spokój. No teraz tak, mamy jakiś kolejny wyścig do zrobienia? Zobaczmy. No, widzę, że na razie nie mamy kolejnego wyścigu. No dobra, no w takim razie teraz tak. Zgarniemy sobie w takim razie tego gościa. Z kamieniołomu. Tylko właśnie, gdzie to będzie? No to powinno być gdzieś mniej więcej tutaj na tej autostradzie. Okej, okay, ten wyścig jest nieaktywny, możemy sobie poczekać do innej pory. Ale jednak chyba jakiś wycik jest dostępny, tylko po prostu jest nieaktywny. Dobra, ja sobie tam oznaczyłam drogę. Albo nie, inny pomysł. Oznaczę sobie może autostradę. Autostradę sobie oznaczę. Nie, o to mi się wydaje, że chyba będzie ten kamienioł właśnie. Dobra, to czekajcie. Jedziemy w tą stronę. Również sobie przy zapiszę grę. Tym razem tutaj. Również sobie włączę moje utwory. O, a teraz z kolei leci muzyka z GTA 5. Tak, bo muzyka z GTA 5, po co widzicie, to za tego utworu dodałem. No, teraz moja muzyka bardziej wpasowuje się w klimat gry. Weź, no może niekoniecznie to pasuje do Trevora ta muzyka, no ale... To jest akurat jedna z moich ulubionych piosenek z GTA 5. Więc niech sobie leci. No to co, no jeszcze raz przepraszam za to, że niestety nie wysłał w ogóle ta seria z Resident Evil 7, którą chciałem wam nagrać. No powiem tak, no spróbuję coś mocno pokombinować w Wiedźmina 3, się uprę na tego Wiedźmina 3 i będę go ostatecznie nagrywać, nawet z tymi takami. No i tak myślę, że ostatecznie Wiedźmin 3 nawet trochę mi lepiej działa, minimalnie lepiej mi działa niż ten Resident cały. Albo ewentualnie po prostu nagrałem wam Resident Evil 6 albo Resident Evil 5. W sumie no piątki nigdy za bardzo się nie zapoznawałem z historią piątki, więc no to by było dla mnie coś całkowicie świeżego. W sensie, no, historia piątki byłaby dla mnie całkowicie świeża, bo za bardzo tej historii nie ogarniam, no. Jedynie tam chyba wiem o tym, że Wesker jest głównym antagonistą, w sensie Albert Wesker, ale poza tym to nic nie wiem na temat piątki. No właśnie, to jest chyba tak kamieniołom. To dobrze trafiłam. Ale... No właśnie teraz ale... No myślę, że mogłoby to być nawet ciekawe, gdybym nagrał Resident Evil 5, tam abym się też zapoznawała z tą fabułą. Tylko właśnie, co mi się jakoś bardzo chce, no bardziej jestem za tym, żeby nagrać Wiedźmina 3, tylko tak jak mówię, to zależy od tego, co w ogóle będę mogła, no. Postaram się, zrobię może jakieś wcześniejsze testy. I te testy później. Doprowadzą do tego, że będę mogła ocenić to, czy będę mogła ostatecznie może tego Wiedźmina 3 wam nagrać, czy nie. Wiadomo, no legi na pewno będą, ale... Wiedźmin 3 to jest na tyle dobra gra, że no bardzo chciałabym ją nagrać, mimo wszystko. Dobra, tutaj on będzie, ten real właśnie. On. Na pewno autem nie pojedziesz. Autem nie pojedziesz. Zgarniam pana. Muzyka Strakera leci. Leci muzyka Strakera. Aha, dobra, muszę zabrać na auto. No to panie, zapraszam pana do wywrotki. Jedziemy wywrotką. Nawet to skomentował. Nie marudź! Jedziemy! No chyba, że do wywrotki nie wsiądzie. No wsiadaj! Nie pojedziesz wywrotką? Ej, no serio? Myślałem, że wsiądzie do wywrotki, a tu dupa. Jaki... A dobra, bo to tylko ma jej do miejsca. Okej, teraz sobie zdałem sprawę z tego, że wywrotka ma jej do miejsca niestety. No dobra, to ci mówi trudno. No to zapraszam do tego w takim razie, no. Niestety wywrotką nie pojedziemy. Dobra, jak chcę muzyka z Trackera. Wreszcie muzyka z Trackera leci. A może pojedziemy tym? Patrzcie. Tutaj jest jeszcze jakiś ciekawy środek transportu. Dobra, ty pojechać? Nie da rady do miejsca, no to kiedy idzie porozmawiamy wywrotkę? Please, they're saying I could get 5 years. 5 years! Whoa, hang on, remind me. What did you do again? You're giving off a sex criminal vibe.
What? No! They're just trying to charge me with check fraud, money laundering, workers' compensation fraud. It's crazy. It was just a few payroll taxes, for Christ's sake. Okay, I'm listening now. You had me at money laundering. What's your play? It isn't really a play. You create a shell company, take out a minimal workers' comp insurance policy, then charge subcontractors a fee to use that company as a dummy paper trail for the undocumented. Mam ochotę do tej muzyki porwać betoniarkę w tym momencie, naprawdę. Dawać mi betoniarkę, ja chcę betoniarę! Officially the most boring criminal alive. No, jail's the place for you for sure. For the learning experience alone. Nie no, naprawdę do tej muzyki... Jak teraz rozumiem betoniarkę, ha? What were you doing skulking around that quarry like a common toad anyway? You actually wouldn't find a toad in the quarry. Toad in the quarry, it's too dry. Whoa, are you getting smart with me, admin criminal? No, no, I'm sorry, I'm just really nervous. Question my questions again, I'll slit your throat and let you gurgle the answer. Am I making myself clear? And one of the mining contractors I work with said I could lie low there, okay? I've been sleeping in a bulldozer. You know, you're really not what I pictured. I've seen those bounty hunter shows on TV. I was expecting some washed-up 80s pro wrestler. Ciesarówka. You're much, much scarier. Well, I was expecting someone much, much, much less of a pussy. I have to say, for my first bail jump, you're a bit of a disappointment. I was hoping for a serial killer. Maybe international drug czar. No nie wciągnie sery, co mnie wciągnie za trzymówki? Co mnie wciągnie za trzymówki? Gdzie on jest? Dobra, tutaj jest. No wciągnę za trzymówki, chłopie. Jedziemy za zerową. Betoniarko! Betoniarka! Chłopie, wskazam tam, wyjdzie betoniarą. Betoniara. Betoniara. Skała dalej? Kurde, mamy betoniarę. Kurde, ja mogę jechać. To będzie mój ulubiony środek transportu, tak za. Hey, what did I tell you about answering back? You know, Roland, this could be a lot worse. It could? Chase down a depressed, overweight, middle-aged man and deliver him to a depressed, overweight, middle-aged woman in exchange for cash. It's not big bucks, but it's low effort. Quick return, compared to the rigors of some of my other money-making ventures. This is a roll in the hay. Come on, please. Whatever they're paying you, I'll double it. Oh, yeah? What? You gonna write me a check? Well, I don't have any cash right now, obviously. I've been hiding in the quarry for weeks, covering my waist with sand like a dog. But please, I'm begging you. I'm not a bad man. I just wanted a fresh start. My wife's having an affair, my kids hate me. Then I am sure you'll find jail very freeing. I've certainly enjoyed myself during my stays when in Rome. What are you talking about? Nothing, buddy. Nothing at all. You'll thrive. Just smile. Now, how about you shut up and let me remember good times in peace? Why are we stopped? No, chciałem cię wyszukać do końca. Muzyka fajna jest! Daj mi spokój! Szukamy muzyki! Dobra, okej, no już idę. Bo nigdy tutaj mi się nie słyszę. Zerwała mi w szukanie fajnej muzyki. Your relentless sunny disposition, it always puts a pep in my step. I aim to please. Well, witty banter completed, I'll give you my thanks. And I'll send you another file for your inspection. No dobra, to później w Sejza. Kocham, to jest środek transportu. Widzisz, jaką fajną betoniarą do ciebie przyjechałam? To jest mój nowy samochód. Walej z tego pick-upa, będę betoniarą jeździć. Dobra, to co teraz robimy? Bo może bym coś jeszcze zrobiła. Czemu ten wyścig jest nieaktywny?
Nie wiem, muszę sobie poczekać jeszcze. Kurde, ale tu w sumie nie ma za bardzo czego zrobić, tak sądzę mówiąc. Mogę ewentualnie sobie pojechać do Paleto Bay i zrobić tam jedno wydarzenie. Spadkowe. Za nie trochę pieniędzy zgarniemy. Tylko właśnie prawdopodobnie będę się musiał wtedy pożegnać z betoniarką. No to nie będzie miłe. No ta inna betoniarka, ale mi się bardziej ta podoba. Teraz z kolei muzyka Scout. Muzyka Strokera, nie da się tego muzyki zmieniać? Na tej stacji? Chyba nie da się, niestety. No, nie działa ten trik z GTA 4. Akurat by sobie muzyka Strokera wystawiła, no ale dobra. Nie, no GTA 5 to jest jednak fajna gra. Więc pomijając osobiście damskie piotacie, które są wkurzające, tak naprawdę jeśli chodzi o sam gameplay, to super się w tak zabawia. Ja mówiłem, że jako Trevor to teraz będziemy saleć. Ale chyba te betoniarki, tylko zlepiemy wrotki. No zwłaszcza betoniarki. Betoniara to najlepsze auto. Co z tego, że jest wolne, a co z tego, że nie zasuwa jak Sebastian Vettel. To nie zmienia faktu, że betoniara jest jak prawdziwa rodzina. Dobra, ja się już mocno zamknę. A przynajmniej przestanę śpiewać. Jest to te słupki miejsce. O, mój kolega po faku, dzień dobry. To może niekoniecznie kolega dosłownie po faku, no ale też fajnym środkiem transportu jedzie. O, moi koledzy! Na motocyklach, siema! Cześć, Lości! Ja w betoniarce jestem, dajcie mi spokój! Wleję na was beton, jak się nie odcepicie. No chyba się nie chcą odcepić panowie, no i chyba będzie beton wylany za chwilę. Chyba za chwilę tu wyleję beton na nich, bo naprawdę oni mnie już wkurzają. Ja betoniarą jadę! Dobra, nie, tylko trzeba tutaj na coś zrobić, bo to już naprawdę... To taka jest szlak z tymi motocyklistami. Gdzie oni są? Już mi tutaj umierać. Tylko teraz mnie pewnie policja będzie gonić przez nich, znając się. Panie Wokrze, no co? Policja, nic tutaj się nie działo złego? O, to oni mnie zaatakowali, ja się tylko broniłem. No betoniara, jedź! Dobra, działa! Jedziemy! Tutaj będzie to wydarzenie. No teraz muszę je znaleźć. Teraz kolej Riana w tle. To wydarzenie się tak powinno być. To teraz pewnie, znając moje życie, które jest pechowe, to akurat wydarzenie się teraz nie odpali. I będzie lipa. Nie musisz czegoś jeszcze tutaj, no. Możemy zostać z odpowiedniej strony tam jechać. No come on! Jak się to wydarzenie podobało? Musiałem sobie to wydarzenie zrobić, ale chyba nie dadzą mi tego wydarzenia zrobić niestety. To jest tylko lipa. Nieprzyjemna lipa. Ej, no to kurwa wydarzenie z kobietą, którą chcą zabić. Psychodzień pod koła wjechał. Pochodź pod koła. Ej, no serio, nie być tylko wydarzenia teraz. Wiecie co? Bo z jakim sobie bardziej na piechotę przyjść.
tymi wydarzeniami to jest właśnie ratuła niestety za... No te wydarzenia się nie chcą pojawiać. Albo kurde, trzeba jakoś parę razy podjechać w to miejsce, żeby to wydarzenie się odpaliło. No ale tutaj właśnie gdzieś takie wydarzenie z kobietę będą zakupywać, my ją ratujemy. Jeśli to zrobimy, to ona później nam zapłaci coś za pieniędzy. Tylko kurde, to się chyba nie odpali niestety teraz. Chyba to niestety psychika ma złożyć poza. Tutaj są różnych porach, czy chyba te wydarzenia odpadają. No dobra, najwyraźniej muszę to sobie odpuścić niestety. No jest to super. Prawo rotu w dziemęce. Wiecie co? My z kolei będziemy kończyć. Nie wiem, co by chciał to się zrobić. Mam 30 minut, a boję się. Jak będę dłużej grał, no to zwykle będą takie problemy. Więc wiadomo, jest tak, to będzie tak ścinać, nie? Więc myślę, że chyba będziemy kończyć, bo naprawdę... No parę rzeczy zrobiłam. Ale z tego wydarzenia na razie tutaj nie ma. To myślę, że chyba ten odcinek sobie zakłacimy na razie. W mojej jak za pięknej betoniarce. Sam to zobaczę. Ten wyścig jest już mocno dostępny. Nie, a teraz tego wyścigu nie ma. A nie, jest, tylko jest nieaktywny na razie. Tutaj może ja najpierw muszę wykonać parę rzeczy, co mi się za ten wyścig zabiorę. Co to może chodzić? No ale kurde, no nie ma tego wydarzenia, bo bardzo chciałem to wydarzenie zrobić, ale tego wydarzenia nie ma. No come on, betoniarka ma zradę! No. Jedziemy betoniarą! Betoniarą najlepsza. No kurde, nie ma tego wydarzenia, no. Ale lipa. No to powinno być gdzieś. A może ja... Kurde, może to niekoniecznie tutaj. Tylko bardziej od tej strony będzie. Nie no, musi tu gdzieś być. To takie spadkowe zdarzenie. No ale niestety, jak sami widzicie, nie ma tego zdarzenia. No to lipa niestety. Dobra, to czekajcie, wiecie co? Będziemy my zakładać, że ten odcinek tylko ja sobie wjadę na autostradę. I będziemy ten odcinek kończyć. Bo już tutaj niczego nie będę w stanie zrobić na chwilę obecną. Spróbuję to ewentualnie w kolejnym odcinku podjechać znowu i może... No bo jest na pewno, że to musi być tutaj. Chyba to jest tutaj. No macie chyba, może to jest niekoniecznie, no ale nie, to musi być tutaj. Nie, to jest to miejsce na 100%. To musi być to miejsce. Więc jestem w dobrym miejscu, tylko niestety problem tkwi w tym, że no to wydarzenie się na póki co nie chcę odpalić. No dobra, to słuchajcie. Ja sobie tak gdzieś zaparkuję. A, powiedzmy, że tutaj sobie zaparkuję. No i w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek, a w kolejnym odcinku będziemy odwiedzić dalej, kontynuować przygodę Trevora. Ja na chwilę obecną powiedzę, to będzie na tyle. Na razie. Albo i nie na razie. A ja też nigdy nie zrobiłam zapisu gry. I wy mi się naprawdę dziwicie za tych losów nienawidzę? Naprawdę dziwicie mi się za losów nienawidzę, że przez nich straciłam pieniądze. Lazy Larry Trooper, witaj przystoniaku, jeśli moje źródła się nie mylą, to te potwory społeczeństwa widziano w starej Sodole, gdzie ukrywa się klub przyjaciół. Jestem razem my z bogatą przyszłością, pełną przemocy, więc jako ci zagadacie. I przez tych zjebanych losów straciłam moją betoniarkę. Znowu straciłam betoniarkę. Jak nie przez Amany, to przez losów zjebanych straciłam betoniarkę. No ja... Nie, mam tego dosyć. Jak nie stracę betoniarki przez... Jak... przez policję... Ja już trzy razy w tej serii straciłam betoniarkę. Ucie, później przez Amandę. A teraz straciłam betoniarkę przez losów. I to jest jego kasa spustać, co ciekawe. Dobra, gdzie jest betoniara? Ja chcę betoniarę. Dawać mi betoniarę. Ja nie schodzę tego odcinka, dopóki nie... Teraz mam taki cel. Odczekać betoniary. Dopóki nie będę miał betoniary, nie kończę odcinka. A tutaj na secie po autostradzie są. Ale no, będę musiał trochę pieniędzy zarobić. Bo to zrobię napad na konwój. Z losu w odchwycie musiałem stracić 5 tysięcy. Rozumiem, odcinek, a proszę bardzo, jak się tutaj się wtrącili i przerwali mi ten odcinek. No znowu oni! Dajcie mi spokój.
No super, chcę potem mnie ścigać, tak? No ścigajcie mnie najlepiej, no. Albo ty powiedziałem, nie dara, ja chcę betoniarę. A nie, nie to stara, chcę betoniarę. Dawajcie mi betoniarę. Betoniara to najlepsza samochód stalkera, jak chcę betoniarę. Nie ucieknie z mi! Rekwiruję ten samochód w imieniu księżniczki Kalixu. Rekwiruję tą betoniarę w imieniu księżniczki Karisy. O, moja betoniara. No. Nie! Zjeżdżaj! To jest moja betoniara. No nie wiedzę, to po prostu. Dobra, mam nadzieję, że z łaski swojej ilości mi nie przeskoczą. Może jak tym razem zaparkuję gdzie indziej. Dobra, zaparkuję w tym miejscu, gdzie szukałem takiego zdarzenia. I tam już oficjalnie odcinek zakończymy. No, to dzięki Rostą macie ten odcinek wydłużony od 3 minuty. Albo nie od 3 minuty. Jest coś jeszcze, co muszę zrobić, tylko mam nadzieję, że nie zginę z tym, ale tutaj jest konwój z ciężarówką. I ze względu na to, za kamscy Rości zabrali mi 5 tysięcy, no to ja teraz te pieniądze muszę zdobyć na nowo. Nie, to nie jest to gaszka. Tutaj jest gdzieś wydarzenie z konwojem. No to wcale po drugiej stronie będzie. Chyba tak naprawdę taki skrótowy za to, co się teraz właśnie stało. No muzyka z losu, to jest wszystko wina losu. Wszystko to jest wina losu. Myślałem, jak to odcinek nazywa, to wszystko wina losu. Aha, dobra, już chyba gra daje mi do zrozumienia z muzyką coś. No ale chcę tylko zniszczyć, zabrać pieniądze, zgubić policję. Jak to zrobię, to już będziemy kończyć ten odcinek. No bo wiem, że to za dużo, to niezdrowo. No bo teraz pytanie, ten konwój się w ogóle tutaj pojawi. I pewnie znając moje stanie, się nie pojawi w ogóle, no ale powinien być teoretycznie. No come on! Jest to muzyka Stalkera ci! No to super! Wreszcie jadę do Janka, mam tu leci muzyka Stalkera, zajebiście. Tylko teraz jest to samo, ten konwój, no, ta cesarówka się pojawi, no. No patrz jaki chamski, nie pojawi się ta ciężarówka. No wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinna być. Tutaj albo tam jest ewentualnie. Nie no, ale ta muzyka Stalkera od razu mnie motywuje do tego, żeby jeździć, zagadali jeździć z tą tego. No, tylko do ciebie nie jest, dobra, zagrywać, żeby kończyć. Ten kod mi znaleźć, no. Ale kiedy go nie znajdę. Tylko no i dupa niestety. Zrobię 5 tysięcy po prostu. Dobra. No to czekajcie, ja te parkuję w tym miejscu. W tym miejscu właśnie parkuję. W tym miejscu odcinek. Albo chwila, zaparkuję zaraz tutaj. No, w tym miejscu jest ten odcinek, więc to będzie na tyle i widzimy się w kolejnym odcinku z GTA. Sorry za te ściny, no ale wreszcie udało się trochę za jakąś trzeba zrobić. No to dobra, ja w tym momencie kończę, to jest na tyle, na razie. Nie no, od razu się wspomina stary, dobry tracker. Jest to jakby ta noc była. To jest w ogóle, miałbym wspomnienie Stalkera.